Cześć, witam Was serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatnio sobie skończyliśmy na, mówiąc na nihilnowi, omawiając sobie, co to jest sejm walny, ale na pewno na zeszłej lekcji zainteresowało Was, co to jest za obrazek. No, ten obrazek przedstawia właśnie taki sejmik w trakcie obrad, w kościele zresztą, już w drugiej połowie XVIII wieku, co pewnie widać tutaj ładnie po architekturze. No, zauważcie także, że są ławki w kościele, a ławki dopiero w kościele wstawiono później. To jest taka ciekawostka. Na początku nie było ławek w kościele, no też więcej ludzi się do nich mieściło. No to taka, myślę, że dygresja, ciekawostka. No ale słuchajcie, do 1573 roku w zasadzie sejm walny był zwoływany od potrzeby, król go po prostu zwoływał. Ale po 1573 roku sejm walny musiał być zwołany co najmniej raz na 2 lata. Czyli sejm walny od teraz co najmniej raz na 2 lata, do 1573 roku. No ale jak to wszystko wyglądało, jak wyglądało takie zwoływanie sejmu walnego? Więc zaczynało się oczywiście od góry. Król wysyłał listy do takich najważniejszych osób w państwie, no a duchowieństwo informowało zawsze na nabożeństwach jakichś ważniejszych, gdzie było więcej osób, zawsze informowało o terminie i zadaniach sejmu nowego, który miał się zwołać. Szlachta wtedy zbierała się na swoich sejmikach, a zresztą możemy sobie to wszystko zapisać, czyli mieliśmy król. Mieliśmy tu teraz listy do ważniejszych osób, czy też ogłoszenie na nabożeństwach. Nabożeństwa. No i to wszystko skutkowało w ten sposób, że zwoływano sejmiki. Sejmiki. No i te z kolei te sejmiki wybierały delegatów. Delegaci. Delegaci otrzymywali także instrukcje oczywiście od swojego sejmiku, tam co mają dokładnie mówić, jak mają głosować. No ale początkowo poseł miał swoją wolność, jeśli chodzi o wybór. Mógł tych instrukcji przestrzegać, a mógł ich oczywiście też nie przestrzegać. Jednak już od połowy XVII wieku zaczęto wymagać takiego posłuszeństwa, wręcz złożenia przysięgi, że na pewno uczynią wszystko, żeby byle tych instrukcji tutaj dochować i się do nich dostosowywać. No, diety takiego posła były w zasadzie, znaczy przedstawiciela były w zasadzie niewielkie, no pozwalały tylko pokryć koszt przejazdu, ale tutaj na miejscu już musiał się utrzymywać no, z własnej kieszeni. No i następnie, jak wszyscy już przyjeżdżali na ten sejm, czyli tutaj możemy sobie zrobić taką strzałkę bardziej w bok, mamy sejm walny, czyli mamy już ten cały sejm, no wtedy jest odprawiane nabożeństwo. Nabożeństwo często miało takie kazanie bardzo patriotyczne, że tutaj szlachta, wiadomo, musi dbać o dobro narodu, gdyż pamiętajmy, Rzeczpospolita, rzecz wspólna. No i żeby szlachta unikała tutaj jakiegoś przekupstwa ogólnie, warcholstwa, takiej samowoli dbania o tylko własne interesy, tylko liczyło się dobro kraju. No i później tutaj wszyscy delegaci wysłuchiwali króla, który składał jakby taką mowę otwierającą, czyli król. No i także opinii senatorów na dany temat, tych najważniejszych. Następnie miały miejsce obrady, czyli znowu na obok obrady. No i obrady osobno dwóch izb. No, czyli tutaj senatorowie sobie ze sobą i królem oczywiście debatowali osobno, no i izba poselska też osobno. No i ustalano jakąś wspólną decyzję, ale musiała oczywiście być tak zwana zgoda powszechna, czyli często się szło właśnie na kompromis, no i gdy się uzyskało taką zgodę, no to tym razem otwierały się obrady już obu izb. No i na podstawie kolejnej zawartej zgody powstawała konstytucja. No czyli uchwała danego sejmu.
No, następnie miały miejsce obrady osobno obu izb, czyli osobno senatorów i osobno izby poselskiej. No i szukano tutaj takiego stanowiska, które później pozwoli do osiągnięcia tak zwanej zgody powszechnej, czy często też szło się na kompromis, po to, żeby przeforsować nową konstytucję, czyli nową uchwałę Sejmu. No i w przypadku Senatu, opinię Senatu, czyli jego konkluzję, ostatecznie formułował i przedstawiał król. Z kolei posłowie w swojej izbie decydowali nad kolejnymi punktami, no i starali się wypracować też jakieś wspólne rozwiązanie. No i następnie tutaj zestawiano obie opinie, no i dochodzono do jakiejś właśnie konstytucji, czyli mamy zgodę powszechną. Zgoda powszechna. No i to się kończy oczywiście konstytucją. Konstytucja. No i tak mniej więcej wyglądał taki przebieg tych obrad, ale tutaj zauważmy, że ta zgoda powszechna to w zasadzie jest to samo co jednomyślność, czyli trzeba było dojść do wspólnego zdania, co świadczy o tym, że ta szlachta rzeczywiście tutaj próbowała się dogadać, co było no, na swój sposób niesamowite, że każdy się musiał na to zgodzić. No i jeszcze w XVI i w połowie XVII wieku, pierwszej połowie, to wszystko udawało się łatwo przefarsować, ale niestety coraz częściej później kładono nacisk, żeby posłowie wypełniali, wysłannicy sejmików wypełniali te instrukcje, które im nakazano, czyli żeby bronili bardziej interesów tutaj lokalnych i tak dalej. Coraz ciężej było zachować tam jednomyślność. Wcześniej na przykład już ci, którzy się sprzeciwiali, po prostu milczeli lub ich jakoś ignorowano, a tutaj niestety, ale w 1652 roku po raz pierwszy zerwano Sejm. Czyli mamy pierwsze zerwanie Sejmu. Jeden poseł mógł się nie zgodzić i po prostu Sejm zerwano. No i tak w ten sposób widzimy, że przez długi okres czasu ten Sejm walny funkcjonował dość sprawnie, no ale później zaczęło się to oczywiście psuć. No ale wróćmy jeszcze do tych samych obrad, bo sobie nie powiedzieliśmy, no wydaje się konstytucję, no i co? No i po wydaniu konstytucji postanowiono, oczywiście wpisywano ją do księgi kancelarii grodzkiej miasta, w którym odbywał się akurat dany Sejm. Król ją zatwierdzał, no i następnie miała miejsce oczywiście msza na pożegnanie, no i tutaj posłów ładnie odprawiano. Ale w 1573 roku ustalono także, że te sejmy walne jednak powinny trwać do 6 tygodni, a ewentualnie mogą być tam przedłużone o 2 tygodnie. Za to tak zwane sejmy nadzwyczajne, które w zasadzie były takimi, znaczy miały moc podobną do sejmów walnych, ale były zwoływane tylko w wyjątkowych sytuacjach, na przykład w przypadku nagłego konfliktu zbrojnego, one mogły trwać do 2 tygodni, czyli to nakładało jakby taki większy nacisk, żeby szybciej się wywiązać z tych obrad. Czyli widzimy, że to nie był jeden dzień, oni dochodzili zaraz do kompromisu, tylko często to były dni, tutaj negocjacje i tak dalej, różne relacje, no i dopiero dochodzono do tego kompromisu, no ale tak jak zaczęliśmy sobie wcześniej, osiągano go rzeczywiście, faktycznie. Tutaj w województwach reszta szlachty dowiadywała się przez tak zwane sejmiki relacyjne, czyli możemy sobie w sumie zapisać, że po tej konstytucji mieliśmy jeszcze sejmiki relacyjne. No i sejmiki relacyjne już tam prezentowano oczywiście, co Sejm uchwalił, no i szlachta tutaj się o tym dowiadywała, a także głosowała nad zatwierdzeniem tego na danym terenie. No ale musimy sobie powiedzieć także o takiej ciekawostce, ona też nas obejmuje, mianowicie o ruchu egzekucyjnym, który się narodził już za rządów Zygmunta Augusta. Gdyż otóż Zygmunt Stary, słuchajcie, on rozdawał
dość dużą dóbr królewskich magnatom, no i by zyskać właśnie ich tutaj ich poparcie w Sejmie. Tutaj zauważmy, że właśnie król obradował z tym senatem, z tymi największymi bogaczami, no i często, żeby przefarsować swoje własne myśli, no musiał ich jakoś tam w pewien sposób mniej czy bardziej legalny przekupić. No ale samo rozdawanie królewszczyzn, czyli właśnie ziem należących, można powiedzieć, do państwa, do króla, było niezgodne z prawem, gdyż już w 1504 roku zabraniono królowi właśnie nadawania takich ziem bez zgody parlamentu. No ale król to dalej robił, gdyż wtedy zyskiwał przychylność magnatów, no i zgodzili się oni w 1529 roku na elekcję vivente rege, czyli jeszcze za życia Zygmunta Starego koronowano Zygmunta Augusta na nowego króla Polski. No i bardzo się to nie podobało pozostałej szlachcie, tej trochę biedniejszej, gdyż po prostu, no co prawda wybór był z dynastii Jagiellonów i tak dalej, no ale bez jakby takiego, bez dla nich też bez korzyści. No i przez to w 1536 roku szlachta wysunęła postulaty, że trzeba, o może sobie zapiszemy, 1536, a vivente rege mieliśmy 1529. Mamy vivente rege z łaciny, czyli elekcja jeszcze za życia. A w 1536 roku szlachta chciała uzyskać elekcyjność tronu, czyli wyboru władcy przez szlachtę, a także przeprowadzenia reform skarbowych i ustrojowych, gdyż skarb polski też był w bardzo, bardzo słabym stanie. No i te żądanie poparło już w 1537 roku, czyli możemy sobie napisać tutaj Sejm w Krakowie. A w 1537 roku poparło te żądania pospolite ruszenie, które było zwołane pod Lwowem i było wyznaczone do ataku na Mołdawię. No i tutaj z węgierska, że tak powiem, nazwano je Rokoszem. Zawiązano po prostu konfederację przeciwko królowi. No ale do walk, żadnych z przelewem krwi na szczęście nie doszło. Jedynie tutaj szlachta wybiła kury, bo po prostu była głodna, dlatego także przezywa się tą całą wyprawę wojną kokoszą. To jest taka ciekawostka oczywiście od tych zabitych kur. No i tutaj szlachta, głównie ta średnia, która chciała osłabić magnaterię, utworzyła nowe stronnictwo polityczne, zwane właśnie tym ruchem egzekucyjnym. Czyli zapiszemy sobie ruch egzekucyjny. No i co on właściwie robił? No przede wszystkim ruch egzekucyjny sobie stawiał za jako postulaty odebranie magnatom tych nielegalnie przywłaszczonych królewszczyzn, a także oszacowania na nowo dochodu z tych królewszczyzn. Chcieli ujednolicenia i kodyfikacji prawa, a przetłumaczenia także kodeksów prawnych na język polski. Chcieli także połączenia ścisłego Unią z Litwą, co im się udało w 1569, ale o Unii Lubelskiej jeszcze sobie powiemy w osobnym filmiku. Chcieli także likwidacji odrębności Prus Królewskich i Mazowsza, a chcieli także odpowiednich reform w kościele, jak na przykład obciążenia podatkami duchowieństwa, czy też uniezależnienia kościoła od Rzymu. No cele tutaj po prostu chciano wzmocnić państwo, trochę zaatakować tą uprzywilejowaną pozycję kościoła, chcieli też praworządności, no i zwiększenia zasobów skarbu państwa, także zniszczenia władzy tej właśnie magnaterii. No i doprowadziło to do tego, że już wtedy, kiedy król musiał wyruszyć na inflanty, no pojawiły się problemy, gdyż musiał poprzeć tą średnią szlachtę, która musiała też poprzeć króla, gdyż skarbiec był pusty, nie było pieniędzy na walkę, no i trzeba było jakoś te pieniądze uzyskać od kogo innego, jak nie od średniej szlachty. Dlatego w 1562 roku zwołano Sejm, żeby Sejm walny, żeby zyskać te nowe podatki.
No i tutaj Zygmunt August już od początku pokazywał, że żąda kompromisu. Pokazał się w stroju zwykłym, szlacheckim, a nie włoskim, taki jak nosi dwór i magnaci, ogólnie bogaci wtedy w tamtej epoce, czyli widać było, że był dobrze nastawiony. No i za przyzwoleniem króla Izba Poselska uchwaliła tak zwaną egzekucję dóbr, czyli natychmiastowy zwrot tych nieprawnie przyznanych królewszczyzn. Jednocześnie postanowiono podzielić dochody z tych majątków, które wróciły w posiadanie jakby ogólne państwa. No i wszyscy urzędnicy, oprócz tych majątków ziemskich, które zostały im nadane za swoją pracę, mogli zatrzymać 1/5 dochodu z tej królewszczyzny, resztę musieli przekazać królowi, a 1/4 tych dochodów była przeznaczana na utrzymanie wojska. Stąd też powstało nowe stałe wojsko, tak zwane kwarciane wojsko. No i wojsko kwarciane, oczywiście kwarty, czyli części czwartej, 1/4, one miały służyć do bronienia południowo-wschodniej granicy Rzeczypospolitej, no szczególnie przed Tatarami, liczyło 3000 żołnierzy. No i także na potrzeby wojsk utworzono osobny skarb w państwie. No, czyli można powiedzieć, że tutaj dość sukces tej średniej szlachty. No i następne sejmy zwoływane w latach 1569 były zwane egzekucyjnymi, gdyż one właśnie powoływały też komisje lustratorskie, czyli tutaj sprawdzały, czy te wydawanie królewszczyzn, dochodów z tych ziem królewskich było zdecydowanie prawidłowe. No i w ten sposób trochę ograniczono własność prywatną władcy. A w zasadzie te królewszczyzny stały się, tak jak już wcześniej trochę używałem tego sformułowania, właśnie państwowe, można powiedzieć, publiczne. No i dzięki temu osłabiono znacząco magnaterię, no i trochę uzyskano, że tak powiem, sprawiedliwości, a także ta wydajność skarbu państwa znacząco wzrosła. No i ruch egzekucyjny dodatkowo też dokonał unifikacji korony z Prusami Królewskimi i Mazowszem, a także udało mu się, tak jak sobie wspomnieliśmy, w 1569 roku zaprowadzić Unię Lubelską z Litwą. Jednak niestety, ale część z tych rzeczy miało tylko krótkotrwały efekt. Też na przykład w końcu XVI wieku ponownie zaczęto rozdawać te dobra królewskie. No, a niektórzy także działacze sprzeniewierzyli się swoim poprzednim ideom. No i zaczęli dalej się układać też w zamian za własne zyski. Był to także jeden ze sposobów takich, żeby Zygmunt August tam dalej chciał przeforsowywać to, co on chciał, dlatego zaczął się dogadywać w ten sposób. Czyli widzimy, że jednak panowało pewne kumoterstwo, jeśli chodzi o tamtą szlachtę. No i to tyle na dziś, to już koniec tematu na razie demokracji szlacheckiej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, dzisiaj było bardzo dużo tutaj mówienia, ale mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Dzięki za uwagę, no i do usłyszenia ponownie. Cześć.